Nie wiem, jak długo już szedłem. Właściwie teraz wydawało mi się, że od zawsze. Każdy krok sprawiał mi ból. Utrzymać tempo. Lewa, prawa, lewa, prawa. Nie oglądać się za siebie, nie patrzeć na boki. Pełne skupienie. Lewa, prawa, lewa, prawa. Powtarzałem sobie, to nieodpowiedni czas na odpoczynek. Podobno, gdy odczuwamy ból, to dobry znak, bo nadal pali się w nas iskra życia. Ta jasne. Jedna z setek nieprzydatnych teraz sentencji przeczytanych za modu, nie wiem, w jakiejś powieści wojennej, zresztą nieważne. Maszeruj, żołnierzu. Lewa, prawa, lewa, prawa. W myślach pozdrawiałem mijających mnie na szlaku podróżników. Niech wam droga będzie celem. Ale wokół mnie nie było nikogo. Zdany sam na siebie, zdany na własne, pierwotne, głęboko ukrywane zwierzęce instynkty. Powietrze pachniało żywiczną świeżością iglastych drzew. Czułem głód. Podobno prawdziwy głód jest wtedy, gdy patrzysz na butelkę wódki jak na potencjalne źródło kalorii. Ale nie miałem wódki, ani nawet wody. Z pazerną zazdrością układałem w myślach jadłospisy szczęśliwców, którzy teraz są tam, gdzie ja za wszelką cenę pragnę dojść. Wiele razy błądziłem, wiele razy wątpiłem w sens wędrówki. Mityczne ciepło światła własnego domu. I nagle w oddali zamajaczyła niewyraźnie jakaś postać. Powtarzałem sobie, maszeruj, żołnierzu. To nieodpowiedni czas na odpoczynek. Lewa, prawa, lewa, prawa, szybciej. Popatrzyliśmy sobie głęboko w oczy i zrozumieliśmy się bez słów. Wygłodniałe, wilcze oczy, pełne obaw, bólu i lęku. Powiedział tylko, czas ruszać w drogę, kolego. Miał rację. Głodni z natury.